7 lutego 2014, kino Nysa, 20:30. To był moment, kiedy pokazaliśmy nowy teledysk do utworu Bliżej zespołu Muchy. W końcu nie ma już czego się bać i nikt do nas nie strzela. Mieliśmy grupę przyjaciół na studiach, która, że tak powiem, filmy Skajpiastowskie uważała za kultowe. I że niemalże zrobiliśmy z tego jakiś taki kościół wyznaniowy na pierwszym, drugim roku, że oglądaliśmy, że życie ma sens seansami na komputerze, jeszcze pamiętam, takim, no, na takim lichym 15-calowym monitorze z dużym kineskopem. Ale nie ma za co umierać. Czas na miłość, miłość na czas, zero czułych słów. Super się z chłopakami współpracuje, myślę, że nadajemy na podobnej fali. Podobają nam się rzeczy, kino, podobne sprawy. Bardzo otwarci ludzie, skromni, zwykli, a zarazem rozwijający się muzycznie z płyty na płytę. Moim zdaniem jest coraz bardziej światowo. Bardzo oczekuję teraz na czwarty krążek Długo Grający. Nasza współpraca polega chyba na takim absolutnym zaufaniu, że my proponujemy ścieżkę dźwiękową, do której Skajpiastowskie chłopcy ze Skajpiastowskie proponują obraz. Ja bardzo lubię realizować teledyski, to jest świetna, krótka forma, w której można się filmowo wypowiedzieć. Przyznam, że od lat ja preferuję styl teledysków fabularnych i zawsze, jeżeli spotykam się z artystami, muzykami i mogę coś zaproponować, to proponuję właśnie historię fabularną, mniej śpiewania do kamery, a bardziej jakąś historyjkę. Tak było w pierwszym teledysku, który zrealizowałem dla zespołu Hej do utworu Muka. To było w 2004 roku. I tego staram się trzymać. Oczywiście trafiają się teledyski takie, można je nazwać tour wideo, że muzycy biorą po prostu naszą ekipę ze sobą w trasę, no i takie się robi po prostu impresje z trasy. Natomiast no, uważam, że teledysk to jest świetna wprawka przed realizacją jakichś większych form fabularnych. Zawsze można przetestować nowe technologie, nową ekipę tutaj w Przymuchach. Naprawdę ekipa tak się sprawdziła, że mam nadzieję, że wspólnie spotkamy się przy dużych filmach fabularnych, a takim pierwszym, który będziemy realizować, na pewno jest, że Życie ma sens 2, gdzie właśnie autorem zdjęć będzie Oskar Kozłowski, z którym tutaj wspólnie wyreżyserowaliśmy ten teledysk. On był także reżyserem zdjęć, autorem zdjęć i nasza współpraca dopiero startuje na dobre i ten teledysk był świetnym przetarciem się właśnie z ekipą, z ludźmi Zielonej Góry do dalszego działania. Produkcję rozpoczęliśmy od przesłuchania kawałka Bliżej. Od niego narodził się pomysł na scenariusz, na story. Myśmy mieli bardzo malutki budżet na ten teledysk i chcieliśmy go zrobić bardzo szybko i to było w listopadzie zeszłego roku. Natomiast Grzesiu i Oskar, kiedy usłyszeli piosenkę, stwierdzili, że oni absolutnie chcą zrobić teledysk do tej piosenki, do tego utworu i zrobią to własnymi siłami, za wszelką cenę i za tak naprawdę zapałem i pasją, która ich, myślę, ciągle napędza, bo są pasjonatami pierwszej wody. Chcieliśmy zrobić coś takiego, no właśnie, mrocznego. To jest duży tutaj wpływ Oskara, on miał właśnie na to klucz wizualny, zdjęciowy, żeby tak ten teledysk, a nie inaczej, pokazać w stylu takim amerykańskim. Mroczne miasto, deszcz, mgła. I gra światła, koloru jest bardzo istotnym elementem dla narracji opowiadania filmu, które widz w kinie tę atmosferę czuje, czy to jest komedia, horror, czy film dokumentalny. No, produkcja tego teledysku może nie jest jakimś, nie wiem, rozmachem w skali światowej, ale dla nas jest super produkcją. I pamiętam taki moment, kiedy w listopadzie wspomagałem technicznie produkcję tego klipu, w sensie byłem kierowcą busa, który dowoził światło i kamery i pojechałem do Warszawy do wypożyczalni sprzętu z notką, że jadę po kamerę i światło. Czyli wyobrażałem sobie, że to będą trzy rzeczy. Okazało się, że z magazynu jakiegoś przedsiębiorstwa filmowego wyjeżdża 30 statywów, 400 metrów kabla, 2 generatory prądu, 8 lamp i tego typu jakby góra sprzętu.
Już wtedy wiedziałem, że to na pewno nie będzie po tak zwanej taniości zrobione. Ja się na pewno nie spodziewałem aż takiego rozmachu. In plus, właściwie wszystko in plus. Bardzo intensywny, trochę się czułem jako widz, jakby ktoś do mnie non-stop strzelał z karabinu maszynowego. I to bardzo dobrze, bo to generuje chęć obejrzenia tego teledysku ponownie, po raz trzeci, czwarty, 25, po to, żeby skupić się na każdym fragmencie tego teledysku. Tak, szerzej, ja to wiem. 35. Tak, dokładnie, wiesz, takie, wiesz, super tak, zrobię, żeby, bo to jest super roboty zrobione, jest super robiczne. Nie mogę być obiektywny w sprawach tego obrazu, bo od samego początku jestem w środku tego i przez ostatni tydzień głównie oczywiście chłopcy, ale też byliśmy na bieżąco w sprawach organizacyjnych tutaj. I to jest tak troszeczkę, jakbym sobie rozpiął kołnierzyk w tej chwili, taki ciasny. I jeszcze nie wiem, czy mi jest dobrze w tej koszuli, ale już mi się dobrze oddycha. Mieliśmy przyjemność pracować ze wspaniałymi aktorami. To jest Hanna Klepacka, nasza bardzo utalentowana i zasłużona aktorka Lubuskiego Teatru i nasz weteran naszej grupy filmowej, czyli Katos, Jacek Katos-Katarzyński. Przyznam się, że praca z nimi polegała, że przeszliśmy się deptakiem tak w tą i z powrotem od BWA tam do Oscara biura, gdzie pracujemy, i w 20 minut ustaliliśmy sobie rys psychologiczny tych bohaterów. Rozmawialiśmy półsłówkami, Hania to świetnie z Katosem odegrała. Myślę, że Katos jako detektyw to klasa, Hania dała tą swoją psychologię. Bardzo dużo pomysłów od nich wyszło w tym teledysku. To jest też ważne, że to nie byli tacy twórcy, odtwórcy, tylko to byli naprawdę artyści, którzy wnieśli swoją kreację do filmu o policji, która właśnie w tle przejechała, ale o amerykańskiej, bo robiliśmy trochę to w amerykańskim stylu, a nawet nie trochę, więc to było coś pięknego. Jeszcze na uwagę zasługuje fakt, że w teledysku zagrała Sandra Staniszewska, to jest nasza zielonogórzanka, ale aktorka, która robi już naprawdę dużą karierę, no po prostu ogólnopolską, rolę u Krystiana Lupy, teraz za chwilę Kamienie na Szaniec w reżyserii Roberta Aglińskiego, gdzie gra główną rolę kobiecą, no i tutaj zagrała u nas w teledysku, co było wielką przyjemnością i honorem, że po prostu się zgodziła zagrać. Widziałem, że takie wrażenia pozytywne, ludziom się podobała ta cała atmosfera, którą zbudowaliśmy tego wieczoru. Czerwony dywan, ścianka skajpiastowskie, pamiątkowe zdjęcia. Myślę, że coś takiego widzom się podoba. To jest zresztą normalna sprawa na całym świecie, w Europie, w Stanach. W piątki odbywają się premiery filmów, spektaklów. W Zielonej Górze widzowie nie są przyzwyczajeni. Wiedzą, że jest teatr, filharmonia, ale film gdzieś tam raz na 10 lat po prostu są jakieś premiery większe tutaj, a no, chcielibyśmy, żeby to było częstsze, żeby widza przyzwyczaili do tego. Widać jak po dzisiejszej premierze, że zapotrzebowanie jest i chciałbym, żebyśmy to tutaj ze Skajpiastowskiej kontynuowali i żeby to było jakąś taką tradycją, że spotykamy się co jakiś czas w piątki na premierach tutaj w Zielonej Górze. Teledysk do bliżej jest formą fabularną, ale za bardzo bym nie chciał zdradzać, o czym on jest, dlatego że lepiej nie mówić o filmie, a go obejrzeć po prostu. Włożyliśmy w to kawał swojego serca, doświadczenia, pasji, także środków finansowych, aby to wyszło w sposób no, taki zadowalający, mam nadzieję, i Muchy, i widzów. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z bliżej zespołu Muchy. Zapraszam Was wszystkich do obejrzenia naszego nowego teledysku.